pomówmy o tym, co czeka nas dzisiaj, a nadzieje, mamy y, olbrzymie. Notabene trener Piątek mi powiedział, żeby trzymać też dzisiaj y, kciuki. Może będzie niespodzianka w kolarstwie torowym. Y, Damian Zieliński. Dobrze by było, żeby nazwisko Zieliński w Rio <laughs> wreszcie y, w pozytywnym... Brzmiało ładnie. Tak, tak, tak. Y, wio wioślarstwo. Zakładając, że nie będzie wiało tak jak dotąd i że dziewczyny wystartują, no to y, Magda Fularczyk. Nikt jej lepiej nie zna y, od ciebie. Natalia Madaj pewniaczki do zdobycia. I na pewno by się wydań. znalazło kilka osób chociażby na miejscu, czyli Marcin Witkowski, Natalia Madej, spokojnie. E, no... To są nasze e, szanse, zdecydowanie, jeśli chodzi o medal. Najważniejsze, żeby warunki były sprawiedliwe i, mm -hmm. i to już mówię, że doszło do tego, e, że wszyscy zawodnicy i osoby wspierające proszą trzymajcie kciuki za warunki. E, dochodziły mnie różne e, sygnały, jeśli chodzi na przykład o wczorajszy dzień, że wiało, ale wiało równo wszystkim, bo to też o to chodzi. Niech wiaje, nie będzie ten centralny wiatr czy podwiatr czy z wiatrem, a, ale ten boczny jest zdecydowanie najgorszy bo on może rozdać medale dosłownie. Także mam nadzieję, że tu będzie ok, ale tak, mamy, mamy szczęście, że mamy, mam nadzieję, że te finały się odbędą i będą trzy ale no, dla mojego serca to może być duży <laughs> wysiłek. Mamy oczywiście czwórkę podwójną, kobiec e, i te dwie osady, jakby patrząc, oczywiście i rządzą się nowymi prawami, ale oby wygrały kla klasyfikację generalną Pucharu Świata. E, I czwórka podwójna trena Marci Marcina Witkowskiego i dwójka podwójna wygrały Puchar Świata w tym roku. E, obie osady trena Marcina Witkowskiego. E, także tutaj możemy się spodziewać naprawdę osy rywal rywalizacji, gdyż dziewczyny i przegrywały, i wygrywały z zawodniczkami. A generalnie Puchar wygrały. Czyli z Niemkami e, podczas Pucharów Świata w tym roku raz udało mi się wygrać. I po tak się Niemcy przestraszyli, że zrobili zmianę w Osadzie i wsadzili zawodniczkę z dwójki podwójnej a do czwórki i wzmocnili. Ale wzmocnili, bądźcie to się okaże, dzisiaj. Do końca i z Holenderkami, z którymi dziewczyny z czórki podwójnej a, też wygrywały i przegrywały na ostatnich metrach. Ostatnio też w repasażu przegrały znowu ten finish, i, i one chcą już ten wyścig dzisiaj popłynąć na zasadzie, że. Tym razem my wygramy i już nie damy się na tym finiszu przyścignąć. No i oczywiście taka wizytówka, czyli tren Aleksander Wojciechowski, czwórka podwójna, to jest nasz trzeci finał. I uważam, że to są zawodnicy z ogromnym potencjałem. Zaczną wygrywać moim zdaniem prędzej czy później, może już ta era dzisiaj się zacznie. A jeszcze tylko wracając do warunków, zakładając, że jednak trochę będzie wiało mhm. i, i, i może nie tak, żeby nie by, zawody były, ale jak rzeczy się odbędą, będzie trochę wiało, będzie fala, to czy to pomoże naszym zawodniczkom, czy zaszkodzi? Bo, ja bo uważam, różne są że nasi zawodnicy cała kadra, 26 osób, jest przygotowana do pływania w różnych warunkach, ze względu na miejsca, w które się przygotowujemy, czyli Portugalia, spędzają tam dwa miesiące w roku. Na obozie tam naprawdę warunki są totalnie skrajne. Potrafi być tak zwane lustro na wodzie i potrafią być warunki, że miejsce, w którym się kadra narodowa przygotowuje jezioro ma różne takie zatoki. I Trzeba przeprowadzić dwa kilometry w totalnym sztormie do jakiejś tam zatoki, która ma dwa kilometry, żeby w ogóle trening się odbył. Więc zawodnicy potrafią w takich warunkach pływać. E, I e, oczywiście wiatr ma znaczenie. E, w najgorszym wypadku dochodzi, jeśli byłby tor boczny e, i trzeba by było zawody rozegrać, do alokacji torów. Co to znaczy? Zawodnicy po eliminacjach są e, rozstawieni najlepsze e, z półfinałów. E, osady są w środkowych torach. Czyli trzeci i czwarty, następnie drugie miejsce tor piąty i drugi, i trzecie miejsce tor pierwszy i szósty. Jeśli jest to wiatr boczny, to wtedy tam, gdzie najmniej wieje, tych najlepszych, wedle czasu, ustawia się właśnie od naj, strony, gdzie jest ten wiatr najsłabszy, czyli na przykład tor pierwszy, drugi, potem trzeci, czwarty i piąty, szósty. I na tym piątym, szóstym wtedy wieje najmocniej, na przykład i najbardziej zawodnicy muszą sobie radzić z wiatrem, a nie z przeciwnikami.